Cześć, witajcie ponownie. Tym razem dalej lecimy sobie z Karpatami. Lecimy z Karpatami. Mam jakiś tydzień na nagrywki. Może półtora tygodnia. Jeszcze nie wiem. Więc mam nadzieję polecieć z Karpatami, Karpaty dokończyć i może nawet się uda zrobić ten cały dodatek. Tutaj już niedużo tego zostało, jak widać. Ja bym chyba poleciał. Ogólnie to też chciałbym polecieć trochę więcej z tymi takimi nieużytkami, którymi nie jeździłem praktycznie. Chciałbym je trochę więcej potestować, bo mamy tego najlepszego Anka, mamy najlepszego Jara. One się naprawdę dobrze spisują w trudnym terenie, a chciałbym z takimi bardziej kiepskimi samochodami polatać teraz. Tylko właśnie tutaj jest na przykład zadanie z tym wibratorem sejsmicznym. No to polecimy, no na pewno nie ze stepem, bez jajec. Lecimy sobie z tym. Lecimy z Tatrą. Lecimy z Tatrą. A potem już te bardziej takie nieużytki potestujemy bardziej, bo jak widać też dużo modyfikacji odblokowałem. Tego by się przydało potestować bardziej. Co tam jeszcze jest taki? A, tym też mało jeździłem. Stepem to sobie naprawdę odpuszczam jazdę jakokolwiek. Banditem można by było się przejechać. Jar, oczywiście ten i Jar to są najlepsze samochody. Tatrą też jakoś ostatnio jeździłem trochę. Canem, Marshallem praktycznie nic. Donem też i tym nie. No i tym też mało. No to tak, żeby się przydało je potestować, ale zanim sobie tymi pojeździmy, to ja bym chyba jednak na te skanowanie terenu to się wybrał Tatrą przede wszystkim, bo no wiadomo, Tatra to Tatra. Czekaj. No, zbiornik paliwa odblokowałem, nawet nie wiedziałem o tym. No to fajnie. Fajnie, że to się odblokowało. I ten moduł tego i tego się nie da chyba zabrać. No to weźmiemy to, żeby mieć więcej paliwa w razie czego. No, i tak polecimy. Zapas i tak jest konkretny, bo wiadomo, tutaj jest pełno tego, tutaj jakieś części. No, ale paliwa to bym chyba wziął jednak. Nie, no dobra, no. Myślę, że wystarczy. Oczywiście jakieś podnośniki, jakieś te kotwice. No chciałbym przede wszystkim to zadanie zrobić. Poboczniaków raczej nie będę teraz ruszał. No bo wiadomo, tym samochodem to raczej on jest tylko do tego jednego zadania. Tam jakieś tam poboczniaki to nie. Innym na następnym odcinku. Czekaj, co tutaj ciekawego od tych gości? Tutaj ten ma kotwicę, z tego co pamiętam. Survivalowy miał podnośniki, no to bym tych dwóch wziął. No i dobra, i tak polecimy. No to był lewy dolny róg mapy. Jakby się tu najlepiej było dostać stąd. O kurczę, no to rzeczywiście. Może i źle, że nie wziąłem więcej tych zapasów paliwa. Było gdzieś tu i tu. No. Będą jaja. Dobra, ja chyba biorę na maksa te paliwo, bo patrzę, że może być takie prawo. Ta, lepiej zawsze mieć więcej niż mniej. Dobra. No teraz, to chyba tutaj, no. Za dużo opcji tu dobrych nie ma. Niestety. Tutaj też trzeba byłoby się nieźle bujać. A może stąd jednak? Dobra, polecimy tutaj, bo tutaj jest... tam wody nie ma i dosyć prosto tam... Te przejazdy przez las też pamiętam, że są niezłe. Czekaj. Tutaj będzie jakoś tutaj. No tutaj właśnie jest dobra droga dosyć.
dosyć szybko można tędy śmignąć. No, śmignąć o tyle szybko, o ile Tatra wyciąga. Dobra, tutaj coś jest mądrego, czy nic, bez ruchu, tak? U kurna, ale tego napierdzielone jest. Już dawno nie grałem, ale nie wiedziałem, że aż tyle bez ruchu. No i tak, nie mam, czekaj, system monitorujący hydrolog, no to nie mam, dobra. Tu też, o kurczę, tego jest, no. Dobra, ale będę jeździł jakimś innym, lepszym samochodem, to porobię. Tutaj pewnie będzie gdzieś skanowanie. Tu gdzieś, tu. Dobra, na razie tam dojechać, a dopiero później się będzie sprawdzać, ile tam tego jest. 2, a potem jeszcze jeden wyskoczy z tego, co... O kurczę, nie chciałem tego, nie chciałem. Dawno już nie jeździłem, jak widać. Nie grałem. Dobra. Czy ja już dobrze tu zacząłem? No powiedzmy, dobra. Jeszcze bym czas zmienił. No tak jak mówię, no dawno już nie grałem, także... Chyba sobie przypominać te różne rzeczy. Tak, no tutaj to wiadomo, no muszę sobie z tym modułem pojeździć, ale jak będę miał możliwość, to będę się starał tymi takimi bodziewniakami jeszcze je trochę przetestować, jak się nimi jeździ. No według mnie to jest jednak Ank i Yarto najlepsze póki co samochody w grze. No, mamy jakiś tydzień, ewentualnie półtora na grę, więc może się uda rzeczywiście przejść podstawkę plus jeszcze dodatek. No i będziemy szukać jakiejś innej gry, dopóki nie wyjdzie jakiś tam dodatek kolejny. Ostatnio właśnie kupiłem sobie na Steamie ten Forza Horizon. Czwórkę, bo raz, że była duża obniżka, 72 zł na wersję Ultimate, a dwa, że ma ta gra zniknąć do końca grudnia. No i teraz ostatnio, z tego co słyszałem, to nawet dosyć dużo osób w to gra. Forza Horizon przeżywa swoją drugą młodość. Może akurat w to zagramy sobie. Ale wiadomo, to taka samochodówka, więc też pewnie za dużo bym nie grał, no bo tam można naprawdę spędzić od groma godzin. Kurczę, no jeźdź szybciej. Ja wiem, że ty nigdy nie jeździłeś szybciej. Ale wysiądź. Ciekawie. Może tak od lewej trochę bardziej. Ale Tatra fajnie pokonuje takie właśnie rozpadliny wszystkie, bo masz 4 osie. Aha. Najgorzej wkurzają mnie właśnie takie misje ze skanowaniem terenu. Nie wywalcz, łap się, czegokolwiek. W ostatnim, kurna, momencie, no. Ja pierdzielę, ale to się potrafi w głupi sposób wywalić.
strasznie dużo tutaj tych zadań w ogóle jest, tych takich poboczniaków. Normalnie cała lista. Dobrze by było z jeden odcinek poświęcić na właśnie wykonywanie ich. Mój ulubiony typ zadań. O, kurna, ale oberwało. No, aż tak poszło? No, naprawdę zaraz. O, jeszcze opona poszła. No nieźle. Zaraz naprawdę zrobię ten achievement na naprawy. 2000 chyba punktów, z tego co pamiętam. Nie, żebym jakoś tam specjalnie dbał o te achievementy, ale i tak wcześniej pewnie czy później to się uda wykonać. Teraz czy tam potem w dodatku. Dobra, 700 metrów. No drugie to tak średnio się zmniejsza. No będzie pewnie gdzieś na tamtej stronie mapy. Znaczy no w tamtą bardziej stronę. Ten odcinek pewnie cały poświęcimy na szukanie tych miejsc, a już od następnego się zajmiemy z jakieś ciekawsze rzeczy. Wykonywanie pewnie tych poboczniaków, pojeździmy sobie tymi takimi tymi samochodami, którymi mniej jeździłem, tak zwanymi badziewniakami. Myślałem, że ma lepszą wyciągarę. To, że ja głupio tu wjechałem, to fakt, ale myślałem, że jest jednak lepsza ta wyciągara trochę. Już dużo modyfikacji jest podblokowywanych tych właściwie, nawet przy tych badziewniakach, które tam mam, te osobówki. Dobrze by było choć raz już tak na maksa rozbudowanymi pojeździć, sprawdzić czy w miarę jeszcze się sprawują. Co prawda, no wiadomo, no Jar pewnie jest najlepszy z tego wszystkiego, z tych zwiadowców. No i Civilian, Ank, Civilian. Wardog by był też jeszcze w miarę. Raz, że jest taki sprytny. Dwa, że no też ma osiągi podobne do Civiliana. Ale ten snorkel, no, najgorszy jest z tego wszystkiego. On nie ma snorkela w ogóle. No i pakę ma mniejszą, to druga sprawa. Miałem do 300 metrów. Ja tak gadu, a nie patrzę to, co mam robić. Ale trudno zwracać uwagę na to, co się robi, jak to tak jedzie wolno. Metrów. No, na razie jest kierunek dobry. Mogłem, kurczę, trochę więcej tych podnośników wziąć, bo jak się tu wypierdzielę, będą takie jaja. Ja mam tam 4 chyba, z tego co wiem, bo ten gościu dodawał kolejne 2. Ale zawsze lepiej mieć większy zapas niż mniejszy, zwłaszcza, że to jest cholernie wywrotne.
No, trochę źle, mogłem o tym pomyśleć. Tu jest ten, ale czy tu jechać? No nie, nie ma sensu. Pewnie będzie gdzieś tutaj, a tu drugie gdzieś, może w tą stronę bardziej. Paliwa nabrałem, ale podnośników mogłem też zabrać więcej. On jest długi strasznie i łatwo się nim wypierdzielić na bok. No, dobry kierunek. Będzie gdzieś tu nad tym jeziorkiem. Aha, to już nie bardzo. Może w lewo? Bardziej w lewo. Za głęboko chyba nie. A, tu się jest większa, będzie gdzieś tam. Tutaj? Gdzie to kurka będzie? Bardziej tutaj? No tam może na tym... tym pomiędzy tymi drzewami, tylko weź tu i wjedź. Tak. Albo może i tutaj wystarczy. Jedź. Czy parę metrów. Tu. Przy tym drzewie pewnie. No, nareszcie. No jeszcze 4 punkty. No, zadanie genialne po prostu. Coś w sam raz dla mnie. Dużo nie trzeba myśleć. Dobra, no to powiedzmy, że chyba może tutaj w tą stronę. Tak, czekaj, tym ile? O kurna, 800. To nie tak bardziej w tą stronę, tylko o, tutaj będzie, przy tym jeziorze. No 100%. Tylko teraz tak, pytanie, jak tu dojechać? Jak tu dojechać, żeby było dobrze? Żeby się głupio też nie wywalić gdzieś. Tutaj jakoś pewnie tędy. Czyli będzie tu. A może jednak tu. Nie kręć. Tu. I tu. Dobra. Myślę, że to najmądrzejszy sposób z tego wszystkiego. Może i najmądrzejszy sposób, ale teraz weź i stąd wyjedź. O, jak ja tu nie będę leżał, to będzie bardzo dobrze. No nie wiem, kurczę. No, nie, jedziemy na dół. Idziemy przez Bajoro. Zawijamy w lewo i jedziemy na te góry tam. Tatra też fajnie po takich wodach jeździ, bo wiadomo, no snorkel ma bardzo wysoko. Ona ma snorkel o ten tutaj, o ten taki, o trójkącik na górze, koło wydechu. No i praktycznie całą kabinę można zanurzyć. Brałem paliwa dużo, ale patrzę, no mało paliw. No jedź, no jejku, no jakaś ślamazara, no. Ale wiecie co, w sumie to dobrze tak odpocząć od tej gry raz na jakiś czas, bo naprawdę ciągle się męczyć z tym,
Normalnie jak praca. No tak sobie czasami odpocząć, pobrać co jakiś czas. Nie wiem, po jaką cholerę ja tu w te drzewa jechałem. Tam się kurna zastanawiam. Jak ten się nie złamie. Jak ta gałąź się nie złamie, to będzie... Chyba się nie złamie. Nie. Nie idiotycznie, nie wywalaj mi się, kurna twoja mać. Naprawdę, bo to jest... Ja tylko tu zaczynam grać po dłuższej przerwie, a zaraz skończę i quit rage będzie. Rage quit. Cały tu zapocony siedzę. Dlatego właśnie nie lubię siedzieć u siebie w mieszkaniu w wakacje w sezonie letnim, bo kurczę, klimy nie mam. A ten komputer to daje porządnie tym ciepłem. Siedzę z tydzień i mi wystarczy. Jadę do rodziców na wieś. Kurczę, znowu zaczynam gadać, a potem nie patrzę, gdzie jadę, ale nie, no myślę, że dobrze wyznaczyłem kierunek, bo właśnie najprawdopodobniej to będzie to jeziorko. I potem jeszcze tutaj będzie trzeba się w okolicy pokręcić. Jeszcze 3 punkty będą. Czekaj, kurczę, nie mów mi, że na górę ja muszę. No muszę, no. No jak żeby inaczej. Cięć. No jeżdżą z tymi samochodami, to rzeczywiście by się chciało pojeździć tylko Forza Horizon. Tam to przynajmniej się jedzie, a nie się kurna modli przed każdym kamieniem. Czy on wiedzie, czy on nie wiedzie. A to na niskich jeszcze jechałem, bo mi się przyłączyło. Nie. Jeszcze się kurna złego drzewa złapał. Dobra, się postaw lekko. No, oprzyj. Cały odcinek zmarnowany na jeżdżenie od punktu do punktu. No ja to przynajmniej ja tutaj nic ciekawego nie widzę. Myślę, że następny będzie bardziej zajmujący, jak będziemy jeździć i robić te poboczniaki. A dużo w ogóle ich tutaj zostało?
No tutaj są te trzy, a to właściwie jedno zadanie. Tutaj jest drugie, atrakcje z górnej półki. Co tu jest w ogóle? Atrakcje z górnej półki. A, to jeszcze mógłbym nawet wykonać, bo tu fotki. Dobra, tu fotki, tu żadnych tych takich nie trzeba. A tu jest w tym bez ruchu i tam będzie potrzebny hydrolog plus jeszcze system monitorujący. Dobra, trzeba się będzie na następny raz wyposażyć w to. No, tak jak mówiłem, będę się starał teraz tymi takimi nieużytkami trochę pojeździć i je potestować. No, właściwie to ja dużo nimi nie jeździłem. A teraz są najlepsze modyfikacje. Można by było nimi trochę, chociaż na jedną jakąś wyprawę zabrać i tam pojeździć. Dobra, czekaj, gdzie teraz? Chyba tędy bardziej, od lewej. I tak, tutaj jeszcze co jest? A tutaj jest... No nie wiem, no najwyżej zahaczy, bo nie pamiętam. Tutaj od lewej bardziej. No kurczę. Weź i wjedź. Nie takie coś. Nie. Ja tu będę kurna leżał jak drut. No, jeszcze kurna jakieś dziadostwo. Już dziadostwo się chwyciło. Weź wjedź, kurczę. Nie. Przodem. I to tak delikatnie jeszcze przodem. Jak ja się tu nie wywalę tym długim, to będzie naprawdę duży kurna sukces. Może lepiej drzewa się chwycić trochę bardziej. Na razie czego się przytrzymać. No już mądrzej. Znowu jakieś kurcze wyboje. Znowu się okaże małe drzewko. Czy nie? Aha, dobra, stój. Powoli. Bez szaleństw. Czekaj. Bez szaleństw mówię. Dobra, 180 metrów. Teraz tak, jakoś tutaj przejechać. Tu wyboje. Cię nie wywalić. Dobrze by było. W sumie to daruję sobie jazdę tutaj. Idziemy prosto do Bajora. Teraz będę siedział na tych głazach. Dobra, ile? 130. No to tak jak mówiłem, no pewnie te Bajoro, coś tam gdzieś w pobliżu. A gdzie tutaj? A gdzie chyba tam?
Znowu się powiększa. Czekaj, w lewo się zmniejsza. Pewnie tu na środku, co? No, na 100%. Dobra. No i ciekawe, gdzie mnie teraz rzuci. Jeszcze 3 punkty będą. Nie? A, to pewnie chodziło, żeby ten zwiat zrobić w tamtych 3, bo tam było 5 miejsc zaznaczonych. No dobra, no skoro tak, no to nawet i lepiej. Dla mnie pasuje. Ale 26 minut, czyli co? Lecimy na kolejną ekspedycję. To jeszcze jedna została. Jeszcze jedna. Kurczę, sporo tego. Tutaj coś było. Tutaj te 3 punkty. Tam był hydrolog, system monitorujący. To można by było nawet stąd zacząć tym razem. I akurat będzie ta jedna mapa zaliczona, więc tak, lecimy. Lecimy. Tylko pytanie, z czym tu lecimy, żeby coś takiego, co ma snorkel. Może z tym. Tym mało jeździłem. Chociaż właściwie, czy ja wiem, czy tak mało? Nie, mało jeździłem, mało. Dobra, zobaczymy w ogóle, co on tu ma ciekawego, jakie tam... Może opony jakieś wyższe, czy coś, o zawieszenie. To. O, te opony najwyższe. No, nawet najlepiej wyglądają, dobra. To. Najdroższa jest, wysoki snorkel. Ja chyba bym wysokozakresowo wziął. No ta terenowa to jest taka dosyć słaba. No chyba ja bym to wziął. Silnik najlepszy? Najlepszy jest, dobra. To jest. To jest, dobra. No właściwie to... O, to bym wziął zamiast tamtego. To jest. Dobra, no ogólnie, no fajnie, no jest. Wszystko, co potrzeba. Czekaj. On się kupuje, ale nie widać. Drugi raz muszę naciskać. Dziwne. Jakiś bug znowu? Dobra, to niech też będzie w razie czego. Tak, to wszystko jest. Fajnie. No i co? No i chyba lecimy. Lecimy tym. I tak, i kurczę, system monitorujący, to może bym wziął do Wardoga. Ile tych fotopułapek trzeba? 2, no to okej, jeszcze jest. Będzie 5 pewnie miejscówek, z czego 2, w 2 miejscach trzeba będzie fotopułapki zamontować. No to akurat, ten się myślę sprawdzi, tylko że oprócz tego jeszcze bym wziął... chociażby Wardoga z tym systemem monitorującym. No. Hydrologa trzeba będzie wziąć. I co? No wszystko, no. Jeszcze mechanika bym wziął, zwiększył zapas kotwic, survivalowca. A, survivalowca i tak trzeba wziąć. No i hydrologa też.
uszkodzenia pozwolą. To jest dobre. Dobra. Na minus 100. Dobra, to myślę, polecimy w ten sposób. Porobimy te zadanie główne. Tu jest jeszcze jakaś fota. I tu jeszcze te były te trzy, czyli tak, Wardog będzie na górę, tutaj go damy, Kana damy tutaj, nie myślę, że będzie ok. Prawdopodobnie te miejsca to będzie tutaj i tutaj, a tutaj to będą zmyłki, ale zobaczymy zaraz. Czekaj, to jest Wardog, czyli na górze. Aha, dobra. Czekaj, jak one były tu rozmieszczone? Wiem, że tutaj i chyba tutaj, a te inne to były zmyłki. No dobra, póki pamiętam, to bym się przełączył na tego. I tak, i lecimy tutaj. Polecimy fotę, strzelimy, polecimy tutaj. Snorkel jest wysoki, więc jest ok. Tutaj. Właśnie, potem, co potem? Żeby nie obierzeć aż tyle. Tu jest jakiś wjazd na górę. Czy to w miarę jeszcze dobre jest, to nie pamiętam. Lecimy tu. I potem tędy jakoś. Tutaj wiem, że w miarę dobry zjazd był. No i tutaj. Tutaj już tych trzech nie trzeba będzie odwiedzać, bo z tego co pamiętam, to były te dwa punkty. Dobra, no to co? Lecimy z tym. Czekaj jeszcze czas. I dobrze jest. I lecimy. No ten Kan w miarę jeździ, także nie ma jakichś tam... Co do niego nie mam jakichś zastrzeżeń wielkich. Tak, w miarę konkretnie jeździ, w miarę szybko, w miarę sprawnie. Na takich różnych dziurach też się dobrze zachowuje. No tylko, żeby tu mi się nie wypierdzielił zaraz na samym początku. To byłbym zadowolony. No. Spokojniutko. Dobra, jakoś zjechałem i czekaj. I teraz tam. Jeszcze wiem, że Loadster jest taki bardziej do przetestowania. Na takie mniejsze misje dobrze by było brać... No te takie totalne już bodziewniaki, ten... Scout chyba 800 on się nazywa, czy coś. Można Hornetem byłoby się jeszcze przejechać. Ale ten tak no konkretnie jeździ i szybki jest. Z tego co widzę, dobrze, że zamieniłem skrzynię biegów na nie na terenową, tylko na wysokozakresową. Dobra, to będzie na pewno tutaj będzie, no. Dobra, tu rozstawiamy, zmieniamy zadanie. Akcje z górnej półki. Nie, ale tutaj dużo jest, dużo tego jest, ale to prawdopodobnie większość jest na tej mapie, tej takiej... O kurczę, jeszcze tutaj muszę dojechać. No to ładnie. Ładnie, myślałem, że... Już mnie to nigdzie nie wyrzuci. No nie wiem, może potem Wardogiem. Kurczę, no. Nie, no nie jest fajnie. Ani trochę. Mam się potem wracać.
Dobra, na razie jedziemy tak, jak pokazuje trasa. Kurczę, no nie myślałem, że jeszcze mnie gdzieś tam wyrzuci. No nie fajnie, bardzo nie fajnie. Nie wywal mi się! Ale na szczęście jeszcze przy zgaszonym silniku on może się ciągnąć. No co z tego? Nie no, dobrze. Ja myślałem, że na tego makroszolinkę bym się nie złapał niczego konkretniejszego. Dobrze, że tych drzew się tam z tyłu złapał. No dobra, jakoś się wyratowałem bez podnośników. No te koła fajne ma. Idę po tym błocku. Dobra, tylko jakoś teraz trzeba będzie się skrabać na górę. To nie będzie nic miłego. O kurczę. O co jest? Dobra, jakoś jeszcze przejadę tutaj. Aha, przejadę, kurczę, po tych gałęziach. No ja tutaj przyjechałem. Dobra. Się udało. No ale smuci mnie to, że muszę na tą wyspę jechać na środku. To jest najgorsze z tego wszystkiego. Nie no, fajnie jeździ, naprawdę fajnie jeździ, jako jeden taki z początkowych skautów. To się naprawdę fajnie to spisuje. Ciekawe, jak po tym głosku przyjedzie. No pewnie przyjedzie, na tych oponach nie przyjedzie. No oczywiście, no idzie. Tylko też mnie zapas paliwa trochę martwi. No niby ma, jakby poobkładany z każdej strony, ale to tak. Nie no, bardzo mało pali. Tylko szkoda właśnie, że nie ma jakiejś paki, żeby sobie można było dobrać więcej. Nie, co ty kurna odpierdzielasz? Nie no, ładnie idzie po tych górkach. Dobra, trochę się może chwycę, pomogę mu. Najważniejsze to zaliczyć te dwa punkty, ewentualnie tam dalej to podziałam Wardogiem, tylko najgorsze to właśnie jest to, że Wardog nie ma snorkela. Myślałem, że będę musiał w jakimś bajorze tam się taplać. Może ten zawieszenie wszędołaz byłoby lepsze. Może by tak lepiej te dziury wybierał, ale też jest taka sprawa, że nie wiem, czy te największe opony bym tam mógł zamontować. Bo chyba na podwyższonym tylko się da te takie największe. Przynajmniej już tak się raz spotkałem wcześniej. Gdzie ja tu wjechałem, kurczę? No nie wiem. Nie było lepszej drogi? Kurczę, no oczywiście, że była, no a ja kurczę. No co? Ja nie przyjadę przez takie kurcze te. Nie no, muszę zawsze oczywiście się pchać środkiem, no bo są. Dobra, jakoś tędy się wykaraskałem z tego. Na to góry, na jedno wjedź, potem na drugą znowu wjedź. No takie jeżdżenie z jednej na drugą.
Ale myślę, że po tym odcinku już będzie wszystko pozaliczane na tej mapie. Te zadanie, główna ekspedycja i te kolejne, co tam jest w lewym dolnym rogu, więc nie spodziewałem się, że w jednym odcinku zamknę całą mapę. Myślałem, że cały odcinek w ogóle poświęcę na ten, na skanowanie terenu. Się okazało, że to nie było aż tak bardzo jakoś wymagające, 2 punkty zaledwie. Ale dobrze, dobrze. Im szybciej, tym lepiej. Tak, to robimy podstawkę. Po podstawce od razu pewnie zajmujemy się tym DLC. Co? I poczekamy na kolejne, tylko że raczej nie brałbym się od razu za nie, tylko już jakby były ze 2, ze 3 może po jakimś czasie dłuższym. Zwłaszcza, że też dobrze jest robić sobie co jakiś czas przerwę od tej gry, bo ona naprawdę potrafi wymęczyć psychicznie i fizycznie. Czy czasami po graniu w jakiś tam w jakieś DLC ze SnowRunnera, to czułem się, jakbym normalnie pracował na umowie zleceniu. Masz i graj. Dobra, to teraz tak, lecimy tutaj, wykonujemy główne i lecimy do, a jeszcze tam, nad wyspę, no tak. Nie wiem, może bym się tym przyjechał na tę wyspę, ten ma snorkel, tamten nie ma. Myślałem, że te zadanie będzie krótsze, ale nie zdziwiłbym się, jakby mi to zajęło w ogóle godzinę. Tamte skanowanie wcześniejsze pół, tutaj może być z godzina, z półtorej może wyjść. No tyle dobrze, że ten samochód jest w miarę szybki. O kurczę, ja nie wiedziałem, to ja bym tędy nie jechał. Tutaj przez sam środek. Tymi bajurami było lepiej przyjechać mądrzej. Kurczę, zapomniałem sprawdzić, co Wardop ma. Jako skrzynię biegów. Na tej wysokozakresowej, to jednak fajnie się jeździ. No, Renerze zawsze brałem terenową. Ty. No, tu na tej wysokozakresowej, to się nieźle jeździ. Dobra, dojeżdżamy tutaj, robimy główne, chyba odpalamy Wardoga. Ale jak dla mnie to dalej to jest dziwne, dlaczego w początkowej fazie, jak się zaczyna to zadanie całe, to dają widać, gdzie trzeba dojechać. Tak jak tutaj. Załączyłem inne zadanie, widać, gdzie trzeba jechać. A jak już się je odznaczy,
to się pojawiają kolejne punkty zmyłki. No i po co to jest? Na co się naprawdę zastanawiam i dziwię. No już naprawdę ktoś jest aż tak głupi, żeby jechać w te inne poszczególne punkty? To ci deweloperzy naprawdę powinni sobie darować ten manewr, no bo to jest idiotyzm, no. Albo nie robić tych dodatkowych punktów, albo już jak coś, to zrobić tak, żeby je było normalnie cały czas widać, a nie, że jak się inne zadanie wybiera, to one znikają. Te punkty zmyłki. Przecież to jest szczyt idiotyzmu. No ale... Nie wiem, po co to tak porobione jest. Oni naprawdę myślą, że ktoś na to się daje nabierać? No teraz weź ty z... Ty, to jest fioletowe. I ty nie mówcie mi, że... Czekaj, to naprawdę tutaj? Może te zmyłki rzeczywiście mają jakieś zastosowanie inne. O, nie no, dobrze zaznaczone jest, tylko ja jadę jakoś głupio i idiotycznie w inne miejsce. A, no tak, ja się sugerowałem tym żółtym, bo te żółte widać. Zamiast się sugerować tym, moim znacznikiem, który jest tam. Dobra. Właśnie mówię, że ktoś się daje głupio nabierać, a sam się dam nabrać. Nie no, ale znacznik jest właściwie ustawiony. Bo go wcześniej ustawiłem tak jak trzeba. No i jeszcze przestawiłem sobie zadanie, no super. I o, znowu będzie ich widać. Raz, dwa, trzy. Ale ja na szczęście mam znacznik w dobrym miejscu ustawiony. Sam się dam na to nabrać, kurczę no. Nie no, ale według mnie no, to naprawdę powinni sobie darować takie zmyłki. Zwłaszcza, że one znikają jak się wybiera inne zadanie. A tak jak człowiek gada się zagada, to rzeczywiście można się pomylić i jechać do tej zmyłki. Dobra, zostawiamy sprzęt i kończymy zadanie główne i lecimy na poboczniaki. Nie no, tu jeszcze sobie darujemy to, tylko teraz tak, jak tu dojechać? No to jest pytanie, czy robić to, czy jechać tam? Dobra, może tutaj na razie tego sobie daruję z tym, wezmę tego i tak. To sobie odpuszczę. To będzie to. Tu sobie darujemy to. Bez ruchu wybieramy. Więcej nie ma innych zadań? Chyba nie ma. Dobra. Dobra. I tak. Startujemy stąd. Więc lecimy. Ja bym może pojechał jednak może i z tamtym rzeczywiście, bo tutaj widzę jest przejazd dobry, mniej więcej dobry, tak mi się przynajmniej wydaje, że tu jest w miarę dobry przejazd. Polecimy tym przejazdem, wjedziemy na tą górę. Weź ty bądź mądry i wjedź. Nie, daruję sobie, bo raz, że prawdopodobnie bym się utopił, to raz. Znaczy może nie utopił, ale na pewno podtopił i by było ciężko. A dwa, to prawdopodobnie lepiej by było jechać właśnie tamtym. Skoczymy tym tutaj i tutaj. Dobra. Najgorszy jest właśnie
ten mankament w tym, że nie ma tego wysokiego snorkela. Jakby miał wysoki snorkel, no to naprawdę jedynym małym minusem to by była paka mała, ale cała reszta to jest ok. No i tamten trochę szybciej jeździ ogólnie. Ale dobrze, jeszcze te dwa zadania i kolejna mapa będzie odhaczona, już zostanie tylko jedna w Karpatach. Najgorzej to mnie to też wkurza, że kolejną mapę w tym DLC to zrobili na podstawie Arizony. Ja bym wolał jednak Karpaty, no w Karpatach naprawdę fajnie się czuję, dobrze mi tutaj. A ta Arizona to tak mnie wnerwia tymi płaskowyżami, tym takim krajobrazem dennym, no bo inaczej go nie można nazwać. Dobijająca jest ta cała Arizona. No przynajmniej mi ona nie pasuje. Nie wiem, może tam komuś przypadła do gustu, ale ja nie gustuję w takich pustynnych terenach. Lubię właśnie takie lesiste bardziej. Nawet i bagna mogłyby być. No ale te takie pustynie z tymi płaskowyżami... Nie, to nie dla mnie. Wystarczy, że mam pustynię w pokoju, że się tu pocę cały czas, bo upał jak cholera, a jeszcze muszę w grze w takich jeździć w warunkach. To właśnie całkiem niezła droga jest. Wcześniej Tatrą pojechałem trochę inną ścieżką, teraz inną. Całkiem nieźle tędy się jedzie. Tutaj właśnie tego Wardoga, z tego co pamiętam, holowałem. Tędy. Jedź, kurczę, no. Dobra. Runnerze, no naprawdę dużo bagien jest, no bagien śnieżnych terenów tam to naprawdę trzeba tymi biegami o wiele, wiele więcej tutaj kombinować i przerzucać. A tutaj to takie, tych podmokłych terenów to naprawdę jest bardzo mało, tam jakieś rzeczki, bajorka, nie bajorka, ale to też raczej się nie jeździ tymi brzegami. Nawet na pierwszej mapie w SnowRunnerze, no to tam był kłopot, może nie było za dużo takich bagnistych terenów, ale ciężarówki były słabe, opon tych bagnistych na bagna też nie dało się jeszcze wtedy wybrać, trzeba było odblokować, pojeździć o wiele więcej, no tam było, no tak, no nieciekawie.
Początki w Snowrunnerze naprawdę, naprawdę są trudne. Ale potem jak się już podblokowuje te opony takie błotniste, na bagniste takie tereny, te ciężarówki lepsze, nie autostradowe, na pewno nie brać autostradowych, bo tamte autostradowe ciężarówki to totalny jest szrot. Nie ma sensu najmniejszego ich brać. No ale jak już takie rzeczy się lepsze podblokowuje, to ta gra tamta czy tamta, no to nie stanowi jakiegoś wielkiego tam wyzwania. Dobra, tutaj co tutaj jest? A tutaj zabawy z tym. A ciekawe, tak właśnie jestem ciekawy, czy w dodatku jakieś nowe mechaniki wejdą, czy też takie zabawy z tym wszystkim. Dobra, jedno odhaczone. Teraz druga miejscówka, trzecia. No i na tą górę się wdrapujemy i koniec mapy. Chyba, że będzie tak, że jeszcze jakiś tam poboczniak dojdzie. Bo i tak bywało, że coś tam porobiłem. Właściwie wszystko porobiłem, a jeszcze potem jakieś pozostawały. Ale z tego, co widziałem, to tych poboczniaków to naprawdę dużo jest. Trzeba by było chyba z jeden cały odcinek poświęcić na to, żeby je tam trochę porobić. Pojeździmy sobie jakimiś słabiakami, pewnie jakimiś takimi, którymi naprawdę mało jeździłem. Na przykład Lodestar chyba tamten się nazywa. To tamtym bym pojeździł jeszcze. Kanem. Nie, czekaj, nie Kanem, a Tatrą, tą 800, czy 805, czy 850, już nie pamiętam, jaki tam ma numer. Tamtym bym jeszcze pojeździł może. Te skauty takie w ogóle nie były praktycznie wypróbowywane. Także no jeszcze bym pojeździł tymi badziewniakami. Chociaż minimalnie sobie grę utrudnić. Dobre są opony, dobre ciężarówki, to już teraz ta gra naprawdę nie stanowi wielkiego wyzwania. Najgorzej na samym początku było przyholować Tatrę 850, Tatrę Force, tego bandita. To dopiero była zabawa z nimi. A tutaj teraz to już tak bardziej na luzie. Tak, ładny krzyczorek. Dobra, to porobione. Pytanie, jedziemy tym, czy jedziemy tamtym? Ja myślę, że tamtym, no, o wiele lepiej by było, bo tutaj raz, że ma snorkel, dwa, że jest lepszy chyba wjazd. Dobra, jedziemy tamtym. Jedziemy tamtym i chyba wszystkie zadania tutaj będą porobione. No, ja tu nic nie widzę więcej. Dobra, to tak, jedziemy tym. Czekaj, go nie zgasiłem i on... No ty, on dalej działa, ja myślałem, że one z automatu gasną, jak się wybierze ten drugi samochód. One jednak nie gasną z automatu, no warto wiedzieć, no bo... Bym tak zostawił. Wiem, że tutaj akurat mało tego paliwa zużywa, ale... Ale warto takie rzeczy wiedzieć, jak widać, bo naprawdę można się potem z ręką w nocniku obudzić. Czekaj, może tędy górą jakoś. Tutaj do tego bajora. Tutaj z bajora, tutaj. No jakoś tędy.
tędy. Tutaj wjechać. Aż tam, kurczę, trzeba będzie jechać. No ale dobra, no to co? Tędy. Tu pamiętam, przyjeżdżałem. Już zamiast tutaj jechać, to ja kurna tędy jechałem jakoś wtedy. Czy tutaj gdzieś? Dobra, wjedziemy na tą górę i koniec zadania. Koniec mapy całej właściwie. Na szczęście mam sporo tego paliwa, mimo że nie zgasiłem go, ale tamtego też zapomniałem zgasić, więc mniejsza z tym. Ale warto wiedzieć takie rzeczy. Nie warto samochody jednak gasić przed zmianą. Człowiek się uczy całe życie. Nie, ale w SnowRunnerze dbałem bardziej o to. Tutaj to już tak mniej dbam, bo wiadomo, no te ekspedycje nie są długie, a tam czasami no trzeba było albo drugą ciężarówkę ratować, podnosić. No wiadomo, tam nie ma podnośników, nie ma kotwic, tylko ten wyciągarka działa wtedy, kiedy silnik pracuje. Oczywiście tam były takie autonomiczne, jak tutaj, że na zgaszonym, ale ciężarówki takich nie miały. Tam skauty najwyżej są. Więc żeby ratować drugą ciężarówkę, podnosić z ładunkiem, to trzeba było najczęściej podjechać jedną ciężarówkę. No, a i też właśnie trzeba było gasić ostatecznie silnik, żeby paliwa nie spalać dużo na tego, a stacje to też tam były porozsiewane dosyć rzadko. Zrzutów nie ma w SnowRunnerze. A, się wypierdzielę. Tyle będzie z tego. Nie, ale tak jak patrzę, no to Khan jako początkowy taki ten scout to nie jest aż taki zły. No, naprawdę fajnie jeździ, tylko że te opony wydaje mi się, że dopiero w późniejszym etapie gry można by było odblokować, bo nie, naprawdę nie pamiętam, kiedy do niego odblokowałem te lepsze opony. No, już jak się przesiadłem na te inne samochody, to tak raczej nie patrzyłem. Nie dbałem o to odblokowywanie. Czekaj, tutaj i tutaj. Dobra, jedziemy do przodu, na prawo, przez rzekę i na górę. Dalej, do przodu, dalej. Ostatnio w SnowRunnerze mieli jakąś taką dziwną fazę na robienie prawie w każdej mapie kamieniołomów. Teraz najnowszy jest ten najnowszy Year Pass. No i oczywiście znowu kamieniołom. No bo jak żeby tak? Nowa mapa bez kamieniołomu? Ten kamieniołom to taki porobiony, takie zawijasy. Trzeba było jeździć tak w kółko, żeby zjechać na sam dół. No i w niektórych kamieniołomach to się napociłem, naprawdę. Sami gabarytowe ładunki trzeba było jakoś tam przewozić. Jakieś kontenery chyba były, czy coś.
Ciężko tam było manewrować. Nie wiem, chyba kolejnego Year Passa to nawet i nie będę kupował. Bo już tyle, co ja przeżyłem w tej grze, to chyba wystarczy. 700 godzin w SnowRunnerze spędziłem. Ale do tej pory uważam, że SnowRunner jest o wiele, wiele lepszy niż właśnie Expeditions. Bo oni naprawdę mieli ciekawy, fajny pomysł na te Expeditions, tylko no konsumowali po prostu. Jak dla mnie, no to normalnie deweloperzy zmarnowali ten pomysł, no bo był naprawdę ciekawy. Jak parę mechanik na krzyż, no to nie ratuje tej gry. A można by było naprawdę ciekawe rzeczy stworzyć. Myślę, dobra, ten Year Pass, jedynkę, którą rok też kupiłem. Po Year Passie, nie wiem, chyba raczej jeśli wyszłaby dwójka, to chyba bym sobie darował. No chyba, że naprawdę mnie zaciekawią te wątki. Ale żeś ty tutaj, kurna... Dobra, wyjechałeś jakoś. Dobra, dojeżdżamy na górę i kończymy tą mapę. I teraz chyba właśnie warto by było porobić poboczniaki na tej ostatniej mapie. Bo chyba właśnie wszystkie te poboczniaki są z tej ostatniej mapy. Nie wydaje mi się, żeby coś było z jakiejś tam innej. Bo tamte już były poczyszczone. No chyba, że coś się... Chyba, że jest taki tryb, że się pojawiają na przykład te poboczniaki, jak się na innej też inne zadania porobi. Nie wiem, czy tak można, czy nie. No ale wiem, że na tamtych dwóch w Karpatach już tam wszystko porobione jest. Jak tam dojechać? Ja pewnie znowu wybrałem tę trasę, tylko można było jakoś tędy przejechać chyba. Ewentualnie może tędy, od prawej bardziej. No. I to jest tam na górze. I tutaj trzeba będzie objechać jeszcze kawałeczek.
Ta mapa nie była aż taka jakaś strasznie trudna. No tamta... O, czekaj, która to była? Druga w Arizonie? Tamta chyba była taka dosyć trudna, bo... Jeszcze zwłaszcza wtedy nie miałem jakichś lepszych samochodów, no to tamta była taka, no, konkretna. A taka jakaś dosyć prosta jest. Nie wiem, ludzie narzekają dosyć często w komentarzach na to, że przez te lasy ciężko jest przejechać, no ale jak się dobrze trasy wytyczy, to wcale nie aż tak ciężko. Więc ja nie wiem, na co oni właściwie narzekają. Dobra, i koniec. I co, wszystko na tej mapie? Wyczyszczona? Czyszczona. Tak jest.